witajcie moi mili. Chciałam wam pokazać nasze kochane miasto Poznań i miejsce, które jest warte według mnie obejrzenia. Jest to mianowicie Stary Rynek. W tej chwili znajduję się na ulicy Padareckiego, która jest ulicą prowadzącą właśnie do Starego Rynku. I chciałam wam pokazać miasto targowe, miasto po prostu według mnie absurdu pod względem przystosowania tego w jakikolwiek po prostu sposób. Zobaczcie, jest chodnik wyłożony płytkami, po czym nagle pojawia się taka kostka, która jest w sumie no mega trudna dla ogarnięcia dla takiego wózka jak mój, który ma z przodu małe kółeczka. Myślę, że 70% wózków aktywnych właśnie ma takie dość małe kółka z przodu, które po prostu nie ogarniają takiego czegoś. Nagramy teraz filmik do końca Starego Rynku i zobaczycie po prostu, jak bardzo jest wykonalne dostanie się samodzielne, przynajmniej moje, na to fajne miejsce, jakim jest w Poznaniu Stary Rynek. Dlatego, że za chwilę zacznie się tak beznadziejnie położona kostka brukowa, która praktycznie uniemożliwia mi dojście tam. Jedzie się fajnie kawałek, po czym mamy znów stop. Sprawę kończy się moje rumakowanie, bo zobaczcie, co się teraz zacznie. Wypuścimy samochód, bo będę tutaj jechać 2 na godzinę, więc tym bardziej. Powiedzieć, że uważam, że Poznań jest to jedna z gorszych starówek, jaką miałam okazję widzieć w różnych miastach na świecie, a przede wszystkim w różnych miastach Polski, bo po prostu to, czym ona jest wyłożona, jest dla mnie karygodne. W środku? Na tym fragmencie akurat się jeszcze jako tako jedzie, gdyż ogródki są ustawione po takiej stronie, że nie zawadzają. Natomiast będą też za chwilę ściany tego tutaj Starego Rynku, gdzie po prostu tutaj na chodniku będą stały ogródki z restauracji wystawione i po prostu nie będzie możliwości w ogóle przejazdu i będzie się trzeba udać tutaj na tą kostkę brukową, która jest niestety no, wykonalna, żeby tam przejechać samodzielnie, przynajmniej w moim przypadku, a nie jestem jakimś mega kulasem, który sobie nie radzi. Kochani, podróżowanie wzdłuż takich bocznych uliczek, jakby chciało się cokolwiek zwiedzić, wygląda właśnie w ten sposób. Powiem wam, że tu jeszcze się jedzie, natomiast tam przy ratuszu, gdzie jest na całości położona kostka, to nawet po prostu kawałeczka nie można przejechać samodzielnie.
w sumie najgorsze, bo tam jest główny rynek. Tutaj akurat pokazaliśmy, gdzie się od biedy da jechać. Da się jechać, ale jeżeli mówimy o tym, żeby człowiek wyszedł i podróżował sobie z przyjemnością, to przyjemności nie ma. Przyjemności nie ma kompletnie żadnej. I to jest dosyć spory problem. Ponieważ kostka występuje wszędzie tak naprawdę. Nie ma miejsca płaskiego, więc cały czas musisz uważać na wózku, żeby się nie wywrócić. Nie mówiąc już tak naprawdę o kostce, która znajduje się na samym starym Kasiu rynku, która jest po prostu nieprzystępna nie tylko dla wózka, ale dla kobiet na szpilkach, osób starszych. Kobiet z wózkiem tak naprawdę. I tu polega na tym, i tu jest taki duży problem, ponieważ jarmark, na którym jesteśmy dzisiaj, tak jak mówisz, tak jak widzisz, jest na płycie starego rynku, która jest kompletnie niedostosowana. No tego, jest dla mnie, słuchajcie, przykre, że jest jarmark, trwa tydzień i tak naprawdę bez pomocy Marka dzisiaj bym się tutaj wcale nie dostała do tych straganików i w ogóle ich nie mogła obejrzeć, bo po prostu no będzie zmuszony Marek jechać ze mną na dwóch tylnych kołach, bo inaczej po prostu się nie przedostaniemy przez tą właśnie kostkę. Płyta w Warszawie, płyta w Krakowie, wszystkie tak. Jarmarki, wszystko jest ogólnie dostępne. Płyta we Wrocławiu, natomiast Poznań, bardzo, no, a tutaj tak tylko wygląda to w taki sposób, że są różnego rodzaju dziury, które trzeba poomijać. Krawężnika. I zejście na kostkę brukową na całym starym rynku. Powodzenia. Kostka, kółko. Moja podróż po rynku wygląda dokładnie tak, że teraz skupię się tylko i wyłącznie na tym, aby nie wpaść w żadną dziurę, natomiast nie zobaczę dookoła praktycznie nic, bo będę całą drogę skupiona na podłożu, jakie tutaj jest i na tym, żeby się po prostu nie zabić i nie wypaść z tego wózka. Zobaczcie, że dzisiejszy filmik jest tylko polegający na narzekaniu, ale po prostu jest mi mega przykro z tego powodu, że mieszkam w takim mieście i że wygląda w nim tak właśnie moja starówka. Ale tu jakieś piękne rzeczy zobaczyć. Już jestem, powiem wam, wykończona, więc już Marek wziął mnie teraz na dwa koła, bo po prostu to jest jakaś porażka.